Ja dziękuję również. Cieszę się, że po raz drugi wyścig odbędzie się w Zawierciu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jeszcze raz. Dziękuję. Dziś w Urzędzie Miejskim w Zawierciu podpisano umowę pomiędzy gminą Zawiercie a grupą Lang Team, która od lat organizuje Tour de Pologne. Jeden z najpopularniejszych w Europie wyścigów kolarskich po raz drugi zagości w Zawierciu. W czwartek 14 lipca trzeci etap Tour de Pologne wyruszy z Zawiercia. Na pewno organizując Tour de Pologne, to przede wszystkim myślimy o ludziach, prawda? Bo wyścig jest organizowany z myślą o tym, żeby dać jak największą radość kibicom, więc szukamy takich miejsc, gdzie są ci kibice, gdzie się cieszą z tego wydarzenia. Na Zawierciu udowodniło to już w ubiegłym roku, że były tutaj tysiące ludzi na starcie, wielki entuzjazm, wielkie zainteresowanie, stąd postanowiliśmy wspólnie z władzami miasta, z panem prezydentem powtórzyć tę imprezę, żeby jeszcze bardziej pokazać to kolarstwo tak troszkę od zaplecza. Zawiercie w ubiegłym roku zostało najlepszym miastem startowym Tour de Pologne. O tym, że po raz drugi przystąpiliśmy do współorganizacji Tour de Pologne, zadecydowali mieszkańcy. Mieszkańcy, to znaczy obecnością, frekwencją na ulicach. Gdyby w ubiegłym roku ulice były puste, to zastanawialibyśmy się i to poważnie, czy po raz drugi przystąpić do współorganizacji Tour de Pologne Zawiercie jako miasta startowego. Ale to mieszkańcy swoją obecnością wybrali, czy podjęli taką decyzję i my organizujemy w tym roku właśnie Tour de Pologne po raz drugi. Co ciekawe, najpopularniejszy w Polsce wyścig kolarski to nie tylko wyścig mężczyzn. Tak, podczas Tour de Pologne od lat przy mecie każdego etapu są organizowane wyścigi dla dzieci i młodzieży pod nazwą Mini Tour de Pologne. Są to dwa wyścigi, jeden jest dla dzieciaczków takich mniejszych ze szkół podstawowych i gimnazjów nie licencjowanych, to znaczy tych, którzy się nie ścigają w klubach sportowych. Drugi wyścig jest już dla tych, którzy są takimi, powiedzmy, kolarzami z licencjami. Do tego wszystkiego mamy jeszcze Tour de Pologne amatorów, który rozgrywa się podczas szóstego etapu w Bukowinie. Również dla wszystkich chętnych, którzy chcą wystartować już dojrzałych pełnoletnich. Plus od tego roku rusza Tour de Pologne kobiet. Będą to trzy etapy. Po zakończeniu Tour de Pologne dla mężczyzn tego World Tour całość kolumny przenosi się na Podhale, gdzie w Zakopanem Bukowinie będą rozegrane trzy etapy wyścigu Tour de Pologne kobiet. Impreza to również wielkie wyzwanie organizacyjne. Już od 5 rano podejmowane będą działania związane z przygotowaniem miasteczka startowego. Będą zamknięte drogi, będą utrudnienia. To jest potężne przedsięwzięcie logistyczne, ale my mamy tą przewagę, że już mieliśmy przyjemność z grupą Team Lang w zeszłym roku współpracować i jesteśmy przygotowani na to, żeby sobie dać radę ze wszystkimi sprawami technicznymi. W tym roku kolarze po przejechaniu rundy po mieście skręcą nie jak w ubiegłym roku w prawo na Siewierz, ale w lewo na Ogrodzieniec. To już drugi Tour de Pologne w Zawierciu. Czy będzie trzeci? Mam nadzieję. Dziękuję.